Siema, kolejna super modyfikacja. Troszkę kabelków tutaj jest dołożonych. Tu jest konektorek, a w schowku pod roletką jest moja ulubiona oprawka z diodą podpiętą tutaj. No, jeżeli chcecie zobaczyć, jak to zdemontować, to zapraszam Was do filmu, gdzie montowałem tylne porty USB do ładowania telefonów czy tam tabletów. Jest tam trochę wyjaśnienia, jak to zdemontować. Przygotowałem sobie odpowiednią wiązkę już tu i po stronie samochodu. Tutaj mamy minus, tutaj mamy terminal 58, czyli mój ulubiony zciemniający się razem z podświetleniem deski rozdzielczej. A tu mamy diodę, która jeszcze jest na takim dość mocno przedłużonym kabelku, chyba z metry tu tego mamy. I ona wchodzić będzie za schowek ten tutaj w konsoli centralnej. Jeżeli to mamy w ten sposób, to tutaj mamy otwierony schoweczek i tu gdzieś będzie dioda. No to co, idziemy spróbować to chyba złożyć. Tak delikatnie mówiąc, to mam tu mały bałagan. Wygląda to dramatycznie, ale zaraz to podpinamy wszystko. O, nie, chyba nie nakręcę tego, jak to składam, no ale możecie zobaczyć ten film z tą ładowarką, żeby zobaczyć, jak to rozbierałem. Da wam to jakieś pojęcie, gdzie są klipsy. Te dwa są chyba najbardziej uciążliwe, żebyście wiedzieli, jak to tutaj wygląda. Jest tych klipsów dość sporo, żeby to wszystko nie trzeszczało. I tu jest mój kabelek. Wciąłem się w zasilanie zapalniczki. Są trzy żyły, minus, plus oraz podświetlenie. Jeżeli macie zapalniczkę z tym takim pierścieniem, który się świeci. Ja niestety nie mam, ale może kiedyś znajdę. A jak znajdę, to będę przeszczęśliwy, że mogę znowu to wszystko rozebrać, żeby tylko się dostać do tej zapalniczki i sobie ją podmienić. Dobra. Składam to i testujemy to, jak będzie ciemno. No, mam małe problemy z moim cudownym planem, bo ta dioda, zobaczcie, halczy mi o ten wspornik. Nie wiem, jak to tam wmanewrować. Niewiele brakuje, spróbuję to jakoś wcisnąć. Okej, okay, prowizorycznie, ale jest. Wszystko wskazuje na to, że zdąży na obiad. Tu się świeci. Tam się ładnie świeci. Także teraz jeszcze ten dekor, boczki, to wyciszyć. No, plastiki, sprawdzić, czy nic nie trzeszczy, czy niczego nie zapomniałem, czy niczego nie muszę rozbierać ponownie. I wychodzi na to, że zdążę. Aha, już widzę, muszę wyciągnąć znowu to, bo tutaj są dwie śruby, których nie założyłem. Oczywiście, zawsze coś. No to nic, ja już sobie to poskładam, a w nocy zobaczymy, jaki jest tego efekt. Ciach. Sprawdzamy. Wyciszamy. I tak to wygląda tu. Tak to wygląda tu. A tak wygląda jeszcze ten górny słoweczek. No, film może tego nie oddać, bo tutaj czułość tej tego obiektywu jest taka, a nie inna, ale mam tutaj zrobione zdjęcie. Na próbę też zobaczmy, zamknięte, nie ma żadnego przecieku światła. Jeżeli nie chcemy na to patrzeć, to wystarczy zamknąć schowki. No i oczywiście, jeżeli sobie wejdziemy w menu Car Setup
Lights, to tutaj możemy sobie zmienić jasność elementów wnętrza i przygasza nam się ekran, przygaszają nam się zegary i przygaszają nam się te diody. A jak sobie rozświetlimy, to znowu wszystko jest dużo jaśniejsze. Okej, w opisie pod filmem, jak zwykle, macie linki do kupienia tych diodek, konkretnie tych, które mam tu założone, tych oprawek, co jest chyba ważniejsze, bo diodę można dostać wszędzie, a oprawki już nie tak łatwo. No i co? Chyba tyle. Fajna modyfikacja. Tylko trzeba było rozebrać pół samochodu. Najważniejsze, że się nic nie połamało. Okej, dzięki za oglądanie. Zobaczcie inne moje projekty. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli ten wam się podobał. I do zobaczenia.